Witam moich drogich widzów. Widzimy się znowu ponownie. Dzisiaj postanowiłam Wam pokazać, jak wygląda u nas trochę kawałek soboty związany z odkurzaniem. Próbowałam namówić Kacpra do odkurzania. Z początku się nie udało, się bardzo boczył. Spi, idziemy odkurzać. Staubsaugen. Staubsaugen. Ha! Ja? Ha! Nie? Nie. Potem za chwilę jednak się przekonał do tego odkurzania i zaczął mi trochę pomagać w tym. Także się bardzo ucieszyłam. Spi? Idziemy odkurzać? Gdzie te gumki dajesz? Gdzie ty to dałeś? Nie, tu się nie wkłada nic. Gdzie to dałeś? Tu to wsadziłeś? Co się tu zapchło? I teraz się śmiejesz z tego. Trzeba to wyciągnąć. Nie wolno do tej dziury wkładać. Dziecko. Chodź, podnoś sołki, podnieś. No, podnoś. No tu! Gdzie ty to dajesz? Czemu gasisz? Ale my potrzebujemy światło. No dobra, dźwigaj. Nasz co sobotni rytuał. Sprzątanie. No i co teraz robimy? Chodź. U niego to wszystko musi być idealnie równo. Półka otwierać. To jest mój mały pomagier. Teraz co Kaspi zrobi? W swoim pokoju. Co ma zrobić jeszcze? Co jeszcze robimy? Aha! Wysuwamy te szuflady. Żeby mama tam odkurzyła w środku. No, dokładnie. Dobra. Teraz weź drugą. No, tu wąż stoi. No dobra, chodź. I co teraz robimy? No już tak dokładnie nie musi być. No i co teraz? Teraz trzeba do tego odkurzacza nalać wodę. Trochę się nam to zepsuło. Trzeba też butelki sprzedać. Są tu w Niemczech na kaucję. Tu nam trochę odpadło to, ale to jest nic, dalej się to trzymie. To trzeba wszystko powyciągać. Jest to odkurzacz na wodę, antyalergiczny. Co roku kupuję do niego filtr. Filtr jest taki. To jest filtr HEPA. No i muszę co roku kupować do niego filtr. Kiedyś to był odkurzacz kupiony, jak Kacpra jeszcze na świecie nie było, był w moim brzuchu. I Kacper teraz ogólnie ma, ile ma? 7 lat, 7,5. No i ta szczotka też była dokupowana. Także części zamienne nie jest problem. Tu do tego dolewamy, nalewamy wodę do tej kreski. Tu wygląda to tak. Woda została nalana. Teraz wsadzamy tą resztę tych części. Kaspi, chodź tu. Tak wygląda całość, jak poskładaliśmy to. Tu jest w środku woda. Powiem tak. Ten odkurzacz jest głośny. Nie polecam go, jak to śpi. No i na tym momencie się pomaganie Kacpra skończyło. Ale niestety tak to już jest. Odkurzacz jest ciężki. Kacper za nas nie będzie odkurzał. To, co może, to zawsze pomoże. Także to są jego takie małe zadania, ale przyzwyczaja się do tego, że ma tutaj pomagać, więc to jest jak najlepiej, jak najbardziej dobre dla niego. Taki głośny jest ten odkurzacz. Bardzo duży hałas robi. Zobaczcie, co robi Kacper. Kacper tu głupieje, głupieć mu się chce. Jak się załączy odkurzacz, zaczyna skakać. Tutaj ma piłkę do gniecienia, żeby się nie musiał stresować. Jednak hałas jest dla niego trochę taki pobudliwy. Co powiem, jednak ten hałas pobudza go właśnie do takich czynności, ale powiem Wam tak, Kacper się hałasu nie boi. Kacper, nie wiem czemu, ale lubi hałas i sam załączył już odkurzacz.
się bardzo teraz cieszy. Dobrze, ta wersalka ma sprężyny, to mogę sobie poskakać. Miałam mu zamiar kupić trampolinę, ale nie wiem, kiedy do tego dojdzie. Na razie nie wymieniamy tej wersalki, bo bez sensu. Tyle radości ma dziecko, no to chcielibyśmy, ale zostawmy to na razie. Powiem tak, odkurzanie tym odkurzaczem jest bardzo fajne, ale bardzo ciężkie zarówno. Jest ten odkurzacz ciężki, to jest jego minus. Co mogę więcej powiedzieć na ten temat, ale jest ogólnie dobry. Zbiera to, co trzeba, zbiera bardzo mocno i te wszystkie rzeczy, które się w tym wiadrze kumulują, zaraz Wam pokażę, wylewa się to do ubikacji najlepiej, tak, raczej to nie zapycha ubikacji, także zobaczycie sami. To wygląda tak. Otwieracie tą pokrywę, rozbieracie cały odkurzacz, to wszystko, co jest w tym wiadrze, zaraz Wam pokażę, to był brud z całego tygodnia. Można powiedzieć, nie mamy zbytnio czasu na odkurzanie. Jak mówiłam, wsadziłam do wanny, teraz trzeba to całe otworzyć. To blokuje, bo jest mokre. To trzeba umyć wszystko, gąbka z mydłem i ciepłą wodą, żeby to wszystko było umyte. Taki brud był z tygodnia. Okropności. Już tak nie. To wszystko trzeba przepukać, by wrzucić do kibla. Ale powiem Wam, że warto. Że warto mieć taki odkurzacz, ponieważ dużo robi, jest dobry dla alergików. Mój mąż jest sam alergikiem i polecam niezmiernie ten odkurzacz. Długo trzymie się po nim świeżość w mieszkaniu. Dopiero za parę dni zaczyna robić się brudno, także nie trzeba dziennie latać z odkurzaczem. Co tutaj fajnego mamy, to jest ten jonizator. Kupiliśmy go, nie wiem, w zeszłym roku. To była jakiś w promocji latem. Tam jest w środku filtr, który leci. A z góry mamy przyciski, na ile czasu możemy go nastawić. Tu jest timer, tu jest prędkość, czyli wolniejsza, szybsza, czyli żeby był ciszej. Teraz szybciej. No i wolno. Także jest na tej średniej prędkości. Tu jest ten jonizator, możecie też bez, jako filtr powietrza. Ale ja go używam jako jonizator, żeby pyłki zbierał z powietrza, a tu jest włączyć i wyłączyć. Także dobra rzecz, wiele miejsca nie zajmuje. Na że tak powiem, temat tego jonizatora bym mogła powiedzieć trochę więcej, ale nie znam się na tym kompletnie, tylko patrzyliśmy, ile to mniej więcej prądu bierze, żeby to za dużo nie brało. Jest w miarę ekonomiczny, także go wzięliśmy, cena nie była za duża, także przydał się nam. Tu bardzo dużo osób kicha, jest alergicznych, łzy się prą do oczu, jeśli jest trochę kurzu, także trzeba regularnie sprzątać. Dlatego kupiliśmy taki odkurzacz kiedyś już dawno temu, bo wiedziałam, że mój mąż jest alergikiem i stwierdziłam, że Kacper może mieć podobnie, albo nawet kto inny może mieć podobnie. Ja też odkryłam, że mam alergię na kurz. Od jakiegoś czasu biorę też leki od lekarza. Tą przerwę zrobię, potem biorę się za mycie podłogi. Tak wygląda u nas sobota. Tak, no to do zobaczenia, do następnego, cześć.